Robert Gortat, przyjemność przed kamerą. Witać Pana. Witam, witam. Panie Robercie, jest Pan dzisiaj sędzią na gali Tymex Boxing Promotion. Jak w ogóle się sędziuje? Bardzo fajnie, bardzo dobra, fajne walki, dobrze się ogląda. Sędziowanie, powiedzmy, wypada różnie, aczkolwiek uważam, że przy tej jednej walce, gdzie dałem wygraną, to zawodnik Wierzyński niewiele pokazał, żeby wygrać walkę i uważam, że wygrał to chłopak z Gromdy. Brodacz, tak. Brodacz, a to pan punktował 58-56, tak? Tak jest, w drugą stronę. Okej, okay, warto mieć swoje spojrzenie. Co zadecydowało wtedy o pana punktacji? Aktywność. Mhm. Więcej zadawał ciosów. Natomiast początek walki na pewno należał do Oscara. Tutaj nie podlega dyskusji pierwsze dwie rundy. Natomiast później zawodnik dla mnie stanął. No. Zawodnik, który boksuje, to wymaga czegoś więcej. Który ma być prospektem, czy tam jakieś ma mieć aspiracje, no to wymagał czegoś więcej, żeby pokazał walkę z takim rywalem. Mocne ciosy też liczą się bardziej? Bo jednak Łukasz chyba więcej ich zadał. No i dlatego u mnie wygrał. No, był bardziej aktywny, że tak powiem. To u mnie przeważyło szale. Kibice może nie wiedzą, ale myślę, że starsi kibice pamiętają. Jest pan synem słynnego Janusza Gortata. Dobrze mówię? Janusza Gortata. Janusza Gortata. Dobrze, nie pomylił się, bo przez moment myślałem o pana bracie, więc wielokrotnego mistrza Polski, reprezentanta kraju, no zawodnika, który miał międzynarodowe sukcesy niesamowite, bo dzisiaj tych sukcesów brakuje. Pan też boksował, ale do pana wrócę. Jak się tato czuje? Tata się czuje fizycznie bardzo dobrze, także jesteśmy cały czas w kontakcie, także jest spokojnie, jest dobrze. Ja pamiętam z dzieciństwa, zbierałem wycinki o pana ojcu, w ogóle o polskich pięściarzach. Jeszcze pamiętam czasy gdzieś tam Rybickiego. Rozmawiałem z trenerem, nawet się na wywiad umawiałem. Tej kadry, która jeszcze była bardzo silna, no bo to był ostatni złoty medal Polski. Co się dzieje tak naprawdę w polskim boksie teraz, że nie ma właśnie sukcesów na miarę pana ojca? No, zostaliśmy jako kraj trochę z tyłu, te zmiany ustrojowe w tym trochę pomogły, że tak powiem. Kluby poupadały, młodzież się nie bardzo garnie, a teraz jest epoka XXI wieku, że tak powiem. Epoka gier komputerowych i telefonów, no i młodzież nie bardzo się garnie do boksu. A boks jest ciężki kawałek chleba, zresztą jak każda dyscyplina sportu teraz, proszę mi wierzyć, każda dyscyplina sportu są wyrzeczenia i to jest ciężka praca, no i nie każdy się na to godzi, nie każdy jest do tego przygotowany. To jest też system nauczania w szkole podstawowej, gdzie powiedzmy WF teraz wygląda trochę inaczej niż kiedyś wyglądał za moich czasów, a już na pewno inaczej za starych czasów. No i tego są konsekwencje tego, że brakuje zdolnej młodzieży, brak przygotowania ogólnorozwojowego do sportu. Nie do boksu czy tam do sportu. Brak ogólnorozwojowego przygotowania dzieci i młodzieży. Pana brat poszedł w koszykówkę, ale pan poszedł konsekwentnie w boks. Co zadecydowało? Legenda taty? Znaczy powiem tak, no ja jestem wychowany na sali bokserskiej i tam były moje kroki i tam, że tak powiem, zostałem do dnia dzisiejszego. Jest to już ładnych kilkanaście lat. Dobrze mi z tym. Cieszę się. Mam też swój klub, prowadzę dzieciaków. Zdobywam medale tytułu Mistrzostw Polski, także jest okej. Okay. Rozumiem, że wszystko w Sosnowcu. W Jaworznie. W Jaworznie, a przepraszam. Ja boksu Roberta Gortata, Jaworzno. A w Jaworznie, tak? Myślałem, że w Sosnowcu. Nie, Jaworzno. Ale to blisko. Bliziutko. Zapytam jeszcze tak, bo w pana karierze też gdzieś pisano, przynajmniej jak ja pamiętam, te stare czasy, gdzieś typowano na pana, na medalistę olimpijskiego, na mistrza olimpijskiego, gdzieś nawet takie kiedyś czytałem analizy. Co się stało, że nie udało się tego, powiedzmy, medalu olimpijskiego zdobyć? Co się stało? Chciałem być mądrzejszy od starszych, którzy dobrze doradzali, no i nie zmieniłem kategorii wagowej wtedy, kiedy trzeba było. No i przegrałem rywalizację. Byłem na dwóch turniejach kwalifikacyjnych, gdzie doszedł. Przegrywałem zawsze nie tyle z finalistą, co z tym, co zdobywało pierwsze miejsce. Tamci zawodnicy pojechali, był to Węgier i był to Rosjanin, pojechali na olimpiadę, ja niestety nie pojechałem. Nie posłuchałem się starszych, między innymi taty, który mówił, żeby zmienić kategorię wagową. Na niższą? Na wyższą. Na wyższą. Za dużo kilogramów zbijałem, chciałem być mądrzejszy, no i to się odbiło na tym, że niestety nie pojechałem na olimpiadę. Ale zaliczyłem Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, 11 kategorii wagowych, także chyba jestem jedynym zawodnikiem w Polsce, który boksował od 4,8 do 9,1. W której się pan najlepiej czuł w ogóle kategorii? 71. Lekko półśrednia. Lekko średnia, przepraszam. Lekko średnia. 71, tam najdłużej boksowałem w sumie później w seniorach.
były fajne wyniki. Właśnie wtedy zaliczyłem ćwierćfinał mistrzostw świata, ćwierćfinał mistrzostw Europy. Żeby nie tak powiem, lekko krzywdzące werdykty, by były dwa medale, no ale stało się, jak się stało i bez medalu wróciliśmy. Lekko średnia, jak patrzę na pana gabaryty, to mówię, kurczę, to były wymarzone warunki, co? Tata też był wysoki, szczupły. Tak, że tata był w półciężkiej, no a powiedzmy sobie, też miałem mistrza Polski w półciężkiej, mistrza Polski w ciężkiej, w 71, miałem wicemistrza w 75, medal w 4-8 za dzieciaka, czy tam za juniora. Ale w seniorach najlepiej mi się boksowało 7-1, 7-5, to się tak najlepiej czułem w tych wagach. Pan się lepiej czuje w zawodowym boksie, czy jeżdżąc na przykład na amatorskie imprezy z dzieciakami w tej pracy? Co tak naprawdę pan lubi robić w tym boksie? To trzeba trochę rozgraniczyć. Tutaj jeżdżę do pracy, że tak powiem, sędziuję, a z dzieciakami to jest taka inna praca. Fajnie jest kogoś wychować, to zdobywa medale, to jest taka... Dzieci są bardziej wdzięczne niż dorośli i to jest taka wdzięczność, że dziecko jest dumne, jak się zdobywa medale. No i człowiek go uczy od dzieciaka, także ma go od malucha, a mam takich zawodników, co mają po 14-15 lat i trenują po 5 lat. Także to jest taka fajna radość, że wytrzymują, dają radę i że chcą. Z tatą jeszcze rozmowy o boksie, o wspomnieniach gdzieś starych czasów zostały? Czy jeszcze są toczone rozmowy takie? Tak, wspominamy cały czas, jak są turnieje. Ostatnio był turniej Bożyńskiego u nas na Śląsku w Tychach, to też i z synem Bożyńskiego, który też ma Leszek na imię, rozmawialiśmy, no i tacie przypominałem. Razem zdobywali zresztą medale w Monachium i w Montrealu, brązowe, także tak, no, tak. Jest o co wspominać. Leszek zrobił turniej w Bytomiu Błażyńskiego, ja zrobiłem turniej Nadziei Olimpijskich w Jaworznie imienia Janusza Gortata, także nazwiska są cały czas na topie. Co trzeba teraz zrobić, żeby osiągnąć sukces olimpijski? Co ci młodzi ludzie, są w ogóle jakieś talenty w tej chwili na horyzoncie, które mogą, bo były ostatnio Mistrzostwa Świata w Belgradzie, no i niestety gdzieś do ćwierćfinału chyba najdalej polski zawodnik doszedł. Moje zdanie jest takie, że trzeba postawić najpierw na dzieci, poczekać parę lat, i może się uda kogoś wychować. Do tego potrzeba też dobrych trenerów, pieniędzy, potrzeba robić obozy, zgrupowania. Ale mówię, jak postawimy na młodzież, czyli na te dzieci teraz w wieku, nie wiem, 12, 13, 14 lat, to jest szansa, że za parę lat coś się z tego wykluje. Inaczej marne nasze szanse. Ale w zawodowym boksie nie możemy powiedzieć, że jest pustynia u nas, bo jednak tych sukcesów jest. Co by nie powiedzieć o powiedzmy, ale kategoria na przykład cruiser, polska kategoria, to tak zawsze mówię, bo też i w MMA jest ta polska kategoria cruiser i jest tak samo w boksie cruiser. Mamy tutaj szereg zawodników, którzy no, sięgali nawet po te najwyższe, no tak Krzysiek Włodarczyk, chociażby pas WBC, teraz Łukasz Różański w nowej kategorii, gdzieś jest w tym czubie Głowacki, no przecież mamy tych talentów, nie brakuje. Tylko to są jeszcze chłopaki, kiedy była liga. Kiedy była inny boks był, było więcej, była rywalizacja. No była liga, mówię, to jest podstawa. Była kiedyś liga i jak liga upadła, tak zaczął padać całkowicie nasz boks. No i tak ja to przynajmniej tak uważam. Można się ze mną zgadzać lub nie, ale ja tak uważam, że no, liga pozwalała rywalizować. Chłopaki mieli po co trenować, a teraz tak. Cały czas jest nie wiadomo, będzie coś, nie będzie coś, a tak to była wiadomo, jest liga, jest rywalizacja, są etaty, jest robota, trzeba być w pracy rano, czyli na treningu, odbębnić swoje, dopiero później można robić coś innego, a teraz, no co ja mam zaoferować takiemu seniorowi? No jedynie można mu zaoferować boks zawodowy, poszukać sponsorów, chłopak musi i tak jakoś pracować, bo musi wiązać z koniec końcem, musi jak ma jakąś rodzinę, to już w ogóle. Kiedyś była liga i to było co innego, no mówię, te czasy będzie ciężko, żeby te czasy wróciły. Ja chodziłem na ligę, z ligi jeszcze pamiętam Kliczkę, u nas walczącego w naszej lidze. No rywalizowaliśmy, że tak powiem, no Gwardii Warszawa w Jaworznie, także było naprawdę kupa zawodników. No. Mogę przypomnieć taki Rudolf Krajczech we Wrocławiu boksował, który ze mną poniósł porażkę przed czasem, także zawodników było naprawdę u nas w lidze multum, tym bardziej, że my żeśmy później uzupełniali składy z zawodnikami z Ukrainy, z Czech. A teraz tego brakuje, no brakuje rywalizacji. Ja pamiętam Witalisa Karpacza z Kasa w półśredniej wadze. Też dwa razy boksowaliśmy. Tak? Wygrane czy? Ja. Pierwszą przegrałem u siebie słusznie, natomiast na wyjeździe w Poznaniu uważam, że przegrałem niesłusznie, ale była dobra walka, krwawa. Miałem okazję sparować z nim kiedyś i muszę przyznać, że do końca ledwie pierwszej rundy dotrwałem.
No, ja przeboksowałem całą walkę i przegrałem 2-1 na Lidze bodajże w finale. Niesamowity zawodnik, wicemistrz świata później. Mańku, takie, no wcześniej nawet. No, ja boksowałem, ktoś był wicemistrzem świata. To już tak bardziej był ku końcowi, ale no, doskonały zawodnik. Myśmy się spotykali tam jeszcze częściej na turniejach na Litwie, jak żeśmy kiedyś jeździli. Także znaliśmy się dobrze, no ale nigdy nie rywalizowaliśmy później, takżeśmy w jednej walce w 71 właśnie boksowali razem. Ja podczas pierwszej wizyty jego w Polsce, trener mi zaproponował, żeby zrobić dwie rundy do końca pierwszej, z trudem dotrwałem. Mańkut, tak, niebezpieczny, tak. Bił z każdej ręki, silno, także znam. Proszę przekazać w takim razie tacie dużo zdrowia, ukłony, podziękowania dla polskich kibiców. Są jeszcze ludzie, którzy nie zapomnieli jego kariery, medali i tego wszystkiego, co się wiązało z polskim boksem, z tą najmocniejszą stroną polskiego boksu, tak? Z tą generacją złotych medali, medali olimpijskich w ogóle, jakichkolwiek. No i co? I czekam, mam nadzieję, że pana doświadczenie rodzinne się przełoży na sukcesy w końcu w polskim boksie, takie olimpijskie. Też na to liczę i dopinguję młodych, żeby się nie poddawali. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.